Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Między Seriami. Dzisiaj największy żarłok polskiego internetu będzie próbował przebić mój challenge 11 burgerów. Siemano, siemano, a przed challenge'em napijemy się, bo wyszła właśnie bombolada bez cukru. Słuchajcie, jedyny cukier w tym zestawieniu to naturalny cukier z soku jabłkowego, którym zagęszczona jest ta orężada. Czyli coś dla sportowców, ale nie tylko. Tak. Warto, słuchajcie, te kalorie jednak liczyć. Dokładnie, zdrowia. Dobra, podjeżdżamy, sztuk 12, 10 minut. Gdzie to ja? 15 mówiłeś. Ja zjadłem 11, że ty chcesz mi o jednego pobić. Ale nie no, ale mówiłeś, ale nie, mówiłeś 15 minut. 10? Nie, 15 mówiłeś. 10 minut mieliśmy. 10. 15 powiedziałem. 10. Ta, 10 minut. No, 10 minut. Ty 15 mi mówiłeś. 10 minut, mówię ci 10, naprawdę. Kurwa, mam się czaska. Dzień dobry, proszę sobie zeskanować aplikację. Nie posiadamy aplikacji niestety. Dobrze, w takim razie słucham pana zamówienia. Poprosilibyśmy 12 hamburgerów. 15 minut. Nie, 10 minut. O, przepraszam, to się przyjęło. Ile? 25 próbowałem zjeść. 25? Hamburgerów? Ale w jakim czasie? 10 minut. To co ty wszystko tak, dziękuję. To nierealne jest. To jest nierealne. To nierealne, ja cię chciałem podjąć, dzięki. 25 hamburgerów w 10 minut? No ale zjadłem 11, to ci mówię, że to nie jest takie proste, znaczy się przebijesz, bo tam ludzie... Ty wiesz, jak się ludzie w komentarzach tam człowieku chwalą? Nie? No kurwa, że podobno, że jest niezniszczalny, że w ogóle bez sensu, że cię o to proszę, przecież nie mam szans. Ale ludzie nie wiedzą, że to jest 10 minut. Ty. Wiedzą. Wiedzą właśnie. To ja są gadałem, tu mówisz, że 15 jest 10. Na 15 minut naszykowany. Na 10 minut. Masz 12, masz jednego więcej. Ty, no to trzeba jeść hamburgera poniżej kurwa minuty. No ja tak pieprzałem, żeby się użyć często. Dziękuję bardzo. Nie jest takie proste zjeść, bo to zapycha. No zapycha, no ja wiem, że tak. Wziąłem ci bomboladę do przepicia, żebyś koli nie musiał pić, ale to i tak jest kurde ciężko. Ty, ja to coś suche. Tu. A nie, tam jest keczupu trochę, nie? Jest. Ale jest suche i tak. Ty, ja kiedyś to normalnie wchodziłem do McDonalda, jak były po 2 złote, to brałem po 12. I tak dalej, ale kurwa to nie było w 10 minut. Ja tu jeszcze nie powiadaliśmy pana, tylko jeszcze na jakiś tam poprzedni, gdzie występowaliśmy pierwszego sponsora, jak mieliśmy bonifikarnia z McDonalda. Dzięki. Bonifikarnia z McDonalda to było złoto. Złoto, złoto za Big Mac. Kto miał, rządził. Po 5 złotych żeśmy mieli. Kto miał, to rządził. My tu jechaliśmy nieraz po treningu i 3 Big Maci, 2 wrapy i tak się jadło. Kto miał, to rządził. Kolejny odcinek, załatwiałem bonifikarnię. No pracowników chyba tylko było, ale tam ktoś później, i ona była ważna miesiąc, pamiętam. Start, poszło, 10 minut. Możecie obstawiać w komentarzach, ale moim zdaniem nie. Ilościowo może byś mnie przebił, ale nie na szybkość. Chyba 15 sekund za żar, już jednego. No ty miałeś gorszy czas. To gorszy, kurwa. Ale to poczekaj, bo to się zapychasz przy czwartym czy po piątym. Te pierwsze też się chce, a później to jest takie kurde już... Ho. Masz 2 na minutę na razie. Za mało wzięliśmy, kurwa, może jednego więcej. Minuta minęła. Zapycham. Dobra, nie przeszkadzam, bo widzę, że jesz, to się nie odzywam. Park. No śmierć się w tym challenge'u. Ty 11 to był słaby wynik, podejrzewam. 2 minuty minęły. 4 poszły? Nie wiem. 5 może być. 4, to jest 5. To niesamowite to jest, powiem ci, kurwa. Ty masz połowę prawie. Ty, musimy ten wynik poprawić chyba. Usuniemy ten filmik z tego. Ale to już później też jest ciężej. Na początku też tak idzie. Później zapycha. Trzy za tobą. Przerwa jakaś? Nie. Poważny challenge, nie ma co się odzywać. No mówię, to nie jest takie proste, bo to później zapycha.
To jest siódmy. Nie no, raczej przegram, ale... Sześć i pół minuty jeszcze. To był nasz cheeseburgery. Bo mnie, ten, serio, to by lepiej chodziło. No, mogłoby zapchać. Za 40. Teraz już nie jest tak mocno, nie? Bo już to zapchało tam. Nie masz tak? Nad człowiek, proszę Państwa. Ja myślałem, że 11 to jest naprawdę dobry wynik. Z 11 minut. Połowa czasu. Zostało ci 5. No mówiłem, to nie jest, bo teraz zapycha, to nie jest proste. Końcówka jest gorsza. Ja na początku też dobrze zacząłem, a później spadłem. Tam. Mi tu do końca. Zimne są. No ja też miałem zimne. Może wyniosłem. Ja to ostatnio już wtedy to wpychałem, nie? Co masz łatwiej też, że wyśle ja zażarłem. Kurwa, ja nie lubię na szybkość, ja lubię na ilość. Możemy się też się zmierzyć. Na Storgipie mamy robić teraz taki odcinek. Mamy jeść wołowinę, tak? Co to było? 7 kilo. 7 kilo mamy się podjąć tego challenge'u, we czterech chyba, tak? Też trzy Nikole dobierzemy i po walce ruszamy. 7 kilo, proszę Państwa. A tam jest czas jakiś określony? Nie, to jest. To 7 kilo to we czterech spokojnie zjemy. Nie. Ty, a musisz się trochę streszyć, bo masz... 3 minuty 20 sekund, 10. Zostało ci 3 sztuki. 3 sztuki do pobicia, 2 do wyrównania rekordu. Plus ten, co masz? Pół. Zimne są, skurwysyny. Ja się nawet nie odzywam, nie przeszkadzam ci, że później włożyć rozproszałem. Dwie i pół minuty. I zostało sztuk dwie. Jedna do wyrównania, jedna do pobicia. Chyba raczej przegrałem. A nie, jeszcze jednego miałeś. To trzy. To jeszcze jest szansa. Walczą o zwycięstwo cały czas. Teraz więcej potrzebuję ślizgu, żeby to zjeść. To samo miałem ja. Bez sucha. Te ostatnie to już dopychałem na siłę. Wyłykałem pół w prawie, że w całość. Czyli to jest twój ósmy, tak? Nie, dziewiąty. Ten jest dziewiąty. 50. Chyba nie wiem, czy 10 to. Ten jest 10. Nie. 10. 10, tak, no, 10. I ostatnia minuta. Na 6 sekund do końca. Już nie zdążysz chyba. Czyli oficjalny wynik to... Jeszcze tego nie zażarłeś.
trzy. Przegrałeś jedną. Jedną sztukę. Ale pan ty, to i tak jest wyczyn. 10 tu dużo jest gdzieś, no. Mówię, bo to jest suche i tak ludzie... Bo to się zrobiło... Dałbyś mi na to... trochę więcej czasu. Żebym chce po prostu siedzieć, jeść. To mógł zjeść dużo. Ale to może już w innych challenge'ach tu było minut 10. Słuchaj, powiem ci tak. Zjadłeś 11. Ja ci gratuluję, że to ujebałeś, bo to nie jest problem ilościowo. Tylko czas. Przełykowo. No bo masz mało czasu i musisz jak najszybciej przełykać. Pierwsze były ciepłe. To szły. To szły, ale później ta buła robi się sucha. Żujesz. Czyli także na razie 1-0 dla mnie. Następny. 1-0, no dawaj no z jajem, dalej. Już czas minął, to już jest po czasie. Jedzenia się nie marnuje. Nie, no nie marnuje, trzeba zjeść po czasie. Także dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnych challenge'ach. Ale ja jem dalej. Ale po czasie. To ja jem dalej, ale ja coś opowiem. Ja jem dalej i jadę na obiad. Tu nie ma tak, że ten... Ja na czas, ja wolniej od ciebie jadłem, bo ja wolniej jadłem tego... kebaba i tak dalej. Ale ja jem dalej i jadę na obiad. Także następny challenge będzie challenge ilościowy, nie na czas. Tak. Dziękujemy serdecznie. Na razie trzymajcie się. Hej.